Raz, dwa, dzieciaku. Z tej strony ktoś, kto prawdopodobnie rozumie twój problem. Jeżeli coś się dzieje, na co nie masz wpływu, jeżeli widzisz zło, po prostu staraj się taki nie być, bo nieważne co cię otacza, ważne jak ty na to reagujesz i jakie z tego wyciągasz lekcje. Już nie będę bał się świata, mam go w garści i pokażę każdą frazę złą, rozmarzę, zrobię świat swój korytarzem. Ten prowadzi mnie do szczęścia, choćbyś różnie je postrzegał. Wreszcie widzę gdzieś światełko, na końcu je dostrzegam. Coraz bardziej razi blaskiem i działa to jak magnes. I pragnę coraz bardziej stać się dla dzieciaków światłem, oparciem dla młodzieży, która traci wiarę w sens i nie wiedzą, że gdzieś jest tego ich cierpienia kres. Stoję tutaj, uwierz, i znam każdy ból. Dzisiaj bardziej doświadczony, nie wiem gdzie był wtedy Bóg. Ty znienawidziłem świat, już jako mały chłopak. Wiesz, produkt patologii w tych kurwa zimnych blokach. Czasami ktoś pogłaskał, a może jakaś kaska. Myśleli, że pomoże mi się z gówna wykaraskać. O nie, nie, te pieniądze nie znaczyły dla mnie nic. Chciałem tylko albo aż, aby ktoś usłyszał krzyk. To był krzyk. On zagłuszał dziecka duszę, mały bąbel riadarł, a wokół gusi ludzie. To był krzyk, który pozwolił zrozumieć, że choć wszyscy słyszą, to nikt słuchać nie umie. To był krzyk czegoś, co było bezbronne, mała postać, jej świat i problemy ogromne. To był krzyk tego, co dzisiaj potrafi zrozumieć wiele więcej niż a niech szlak ich trafi. Dziś nie jeden mi wpierdala, bójko, sam się oszukujesz. Kurwa, sam wiem, co czuję, lepiej od ciebie kapujesz. Ty byś nie dał rady unieść tej jebanej skamieliny. Noszę ją na sercu, które bije, choć jest z gliny. Zapamiętaj teraz, dzieciak, to co chciałbym ci powiedzieć. Jeśli jesteś starszym bratem, odpowiedzialność niesiesz, musisz wziąć się w garść. Jak dorośli nie potrafią, kiedy myślą, że się bawią, ty już nie jesteś ich sprawą. Kiedy myślisz tylko, że to życie to przekleństwo, musisz nie dać się załamać, by ratować swe rodzeństwo. I pamiętaj, że być może jesteś tym jedynym wyznacznikiem na tle zepsutej rodziny. Niektóre próby bolą, także ciężko nam to pojąć. Jednak świadomość, że walczysz, w końcu staje się ostoją. Twa odwaga będzie zbroją, niech inni się boją, bo dzieciaczek nie zasłużył, by nie spać kurwa co noc. On zagłuszał dziecka duszę, mały bąbel riadarł, a wokół gusi ludzie. To był krzyk, który pozwolił zrozumieć, że choć wszyscy słyszą, to nikt słuchać nie umie. To był krzyk czegoś, co było bezbronne, mała postać, jej świat i problemy ogromne. To był krzyk tego, co dzisiaj potrafi zrozumieć wiele więcej niż a niech szlak ich trafi. To był krzyk. To był krzyk. To był krzyk. To był krzyk.